Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Horoskopy. I w dniu dzisiejszym przedstawię Wam horoskop miesięczny dla skorpionów. Zatem, co też skorpionom lipiec przyniesie? Skorpion i horoskop na lipiec. Skorpion i horoskop na lipiec. Skorpion. Już patrzymy, jak to wygląda. Na co skorpiony powinny zwrócić uwagę? Pierwszy tydzień tutaj jest lipca i zaraz Wam karty podam, jakie mam. To jest drugi tydzień lipca. Trzeci tydzień lipca. Czwarty tydzień lipca. I teraz tak. Karty. Piątka kielichów, szóstka monet, król mieczy, piątka monet, as monet, wieża, dwójka kielichów, trójka kielichów, karta śmierci, mag, ósemka kielichów, rycerz monet, dziewiątka mieczy, piątka mieczy, czwórka kielichów, dziesiątka monet. Takie mam karty dla Was, kochane skorpiony. I teraz tak, w kwestiach tutaj zdrowotnych, bo mi się tu pokazało kwestie zdrowotne, zubożenie zdrowia, zadbajcie o siebie, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie z oczami, bóle głowy mi się tutaj zaznaczają. Pokazuje mi się tutaj jakiś kontakt z lekarzem, który możecie tutaj w tym kierunku podążać, ale mam pokazane tak, jakbyście to odkładali, bądź miało być to odkładane na takiej zasadzie. Tutaj w kwestiach zawodowych będzie dużo się działo, bardzo dużo się działo. Mam pokazane, że te osoby, które starają się o dofinansowanie ze skorpionów, może to być tak jakby trudniejsze niż na początku myśleliście, bo to dofinansowanie finalne jest, ale w mniejszej kwocie, takie mam wrażenie. Osoby, które gdzieś tam poszukują pracy tej zawodowej, tak, etatu. Mam pokazane coś nowego, ale to będzie raczej coś ale na zastępstwo albo na chwilkę, bo ja to mam pokazane tutaj, że jest, ale jest karta wieży, że się monet, ale to jest raczej coś na chwilkę. Dosłownie tak to się rysuje. Zatem osoby, które są aktywne zawodowo, powinny uważać na jakieś historie, które są przekazywane z ust do ust, czyli nie wdawajcie się w plotki, a w te firmowe, jakieś politykę rozgrywkową, bo mi się tutaj to nie podoba, bo możecie tutaj oberwać rykoszetem, a szkoda by było, żeby to Was dotknęło. Także nie wypowiadajcie się zbyt głośno na pewne sprawy, które nie dotyczą Waszej osoby. Nie jest to Wam potrzebne. W kwestiach tutaj związkowych mam pokazane, że niektóre skorpioniki poznają kogoś wartościowego na jakiejś okoliczności, na jakimś festynie, nie wiem, na jakiejś uroczystości, śluby, wesela, tak, tego typu rodzaju, bądź festyny. Coś, co jest przy muzyce. Taka jest tutaj informacja. Niektóre osoby uwolnią się od spraw z przeszłości, jakichś historii, zamkną ten etap definitywnie. Osoby, które gdzieś tam mają problemy z historiami majątkowymi, również te historie się będą kończyły. Mam też pokazane, że kwestie mieszkaniowo tutaj, jeżeli chodzi o nieruchomości, również żebyście zwrócili uwagę na to, kogo wpuszczacie do domu, bo tutaj też jest historia taka, że możecie coś stracić, albo też zamykajcie drzwi, bo dostałam sygnał zwrotny od pewnej przemiłej osobki,
że też tak było, że w którejś prognozie mówiłam, żeby uważać na kogo wpuszczamy do domu i była próba włamania. Zwracajcie uwagę na to, czy zamykacie drzwi. Jeżeli mieszkacie na parterze, zamykajcie balkon i wychodzicie na zakupy, bo to jest niby 5 minut. To wystarczy. Także ta historia się tutaj rysuje. Reasumując, kochane skorpiony, zdrówko. Pierwsza sprawa. Kwestie zawodowe, no tutaj są takie raczej kulejące troszkę. Dla tych, którzy jakby są aktywne zawodowo, weźcie te wskazówki pod uwagę. Nie wdawajcie się w jakieś tutaj gierki słowne. To nie jest Wam potrzebne. Osoby, które szukają pracy, mam wrażenie, że to będzie taki etap na chwilkę, tak? To też jest sezon, to też może być na sezon na przykład, tak? Kwestie jakby osób, które czekają na jakieś dofinansowania, pożyczki, mam wrażenie, że to będzie, ale w mniejszej kwocie niż sądziliście. Taka jest tu informacja. Osoby z trudnymi emocjonalnymi historiami będą to w sobie zakańczała. Jak najbardziej tak. A sprawy majątkowe też będą tutaj regulowane. A cóż jeszcze mogą tu podpowiedzieć? Zdrowie było. Jeżeli chodzi o uczucia, jest tu spotkanie kogoś wartościowego na jakiejś okoliczności, to też już mówiłam. Osoby, które są w związkach takich długotrwałych, mam pokazane, żebyście nie słuchali jakichś dziwnych opowieści ze strony męskiej na temat swojego partnera, partnerki, bo ta osoba będzie miała jakiś zamiar, a że to nie będą prawdziwe słowa, bo tu mag manipuluje rzeczywistością i nie dajcie się ponieść emocjom na zasadzie, że ktoś gdzieś kogoś z kimś widział. Okej, okay, dobrze, ale zapytajcie, nie róbcie od razu awantury na tej zasadzie. Generalnie ten lipiec dla Was, kochane skorpiony, będzie okresem rozliczenia się z trudnymi sprawami. Będzie trzeba troszkę popracować w tym miesiącu nad tym, aby te historie, które były gdzieś trudne, zostały zakończone definitywnie. Uda Wam się, a tylko troszkę więcej wiary w siebie. Tak to widzę ja, a jeżeli chodzi o ten lipiec dla Was, kochane skorpiony. Pozdrawiam Was wszystkich. Jeśli Wam się filmik podobał, proszę łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji, jak najbardziej. Łapki w górę bardzo mocno motywują. Jeżeli chcielibyście o czymś posłuchać, jeżeli chodzi o sferę ezoteryczną, to też również możecie o tym napisać. Ja postaram się tutaj w tym kierunku podążać. Zobaczymy, czego tu nie ma, a chcielibyście zobaczyć. Pozdrawiam Was serdecznie, ściskam. Do jutra, pa, pa.